Was, kochani moi. Dzisiaj dzień czwarty naszego eksperymentu. Ja już jestem po wypiciu wody z sokiem z cytryny. Zrobiłam sobie koktajl, ten koktajl również zjadłam, ale o czym chciałam opowiedzieć? Chciałam opowiedzieć o wpływie księżyca na nasze życie, ale nie pod kątem magii, a właśnie pod kątem diety. Jak można tutaj, i to jest jedyna rzecz, z którą się spotkałam i którą jakoś przyswoiłam, dlatego że tak jak mówiłam, mnie nie interesują generalnie diety. Owszem, interesuje mnie zdrowe żywienie, ale żeby te produkty były naturalne, żeby to wszystko było bez tych wszystkich przetworzonych rzeczy, tych rzeczy dodawanych do zwyczajnych produktów. Niedługo w marchewce będzie, nie wiem, białko zwierzęce. Na to staram się zwracać uwagę, natomiast cała reszta już mnie tak mocno nie interesuje, jeżeli chodzi o schudnięcie, przytycie, dlatego to raczej nazywam detoksykacją i przemycam po to takie codzienne filmy, żeby również poopowiadać o takich rzeczach związanych z magią domową, dlatego że tak naprawdę ta magia domowa, to życie na co dzień magiczne, bardzo nam naszą energetykę podwyższa, nasze wibracje. Wtedy nie jesteśmy narażeni na ataki, wtedy możemy pięknie się bronić i możemy spełniać swoje marzenia, które zaczynają się tu, przechodzą do serducha, potem idą w eter i możemy je spełniać. Dzisiaj właśnie chciałam powiedzieć o tym wpływie księżyca. Ja już jestem naszykowana, dlatego że za moment jadę do Łodzi na targi ezoteryczne. Dzisiaj jest piątek. I zaczynają się te targi, są jeszcze jutro i pojutrze, ale w piątki zawsze jest najmniej ludzi, więc można pooglądać te wszystkie rzeczy, które tam się znajdują. Chcę kupić turmalin czarny dla siebie, dla osoby, która ten turmalin zamówiła dla swojego dziecka, właśnie w celach ochronnych. Zobaczyć jeszcze, jakie są kamienie, jakie są specyfiki, może jakieś glinki ciekawe. Zobaczę, co tam będzie. Oczywiście postaram się, bo ja nie mam wprawy w nagrywaniu w terenie, że tak powiem, filmików. Postaram się nagrać krótką recenzję z tego, jak te targi wyglądają, jak to się odbywa w Łodzi, gdzie to jest. Ale przechodząc do magicznej rzeczy dnia czwartego, czyli do wpływu księżyca na nasz organizm. Owszem, zawsze kiedy mamy operacje, jakieś zabiegi, jeżeli chcemy, żeby nie było po nich blizn, my patrzymy, w jakiej fazie księżyca powinniśmy robić dane zabiegi, daną działalność, ale nie o tym dzisiaj. Jest taka jedna dieta księżycowa, która jest bardzo prosta w stosowaniu i tak naprawdę wymaga wyrzeczeń w 2 dni na 28, czyli tyle, ile jest ten obieg księżycowy, cykl księżycowy. Jest to dieta, która jest powiązana z fazami księżyca. Jak wiemy, mamy nów, kiedy księżyca nie widać zupełnie. Potem ten księżyc przybywa na niebie, tworzy się taka litera D. Ja zawsze, żeby rozróżnić, w którą stronę księżyc idzie, mówię, że to jest do pełni. Potem mamy pełnię, no, czyli księżyc cały widoczny jest na niebie. I potem księżyc spada w kolejnych kwadrach do nowiu, czyli do całkowitego zniknięcia i wtedy tworzy się literka C z księżyca. Nam są potrzebne tylko wiadomości, kiedy mamy pełnię i kiedy mamy nów. Dlatego, że właśnie w te dni będziemy robić detoksykację. Dla osób twardych są to te 2 dni, czyli nów i pełnia, gdzie pijemy tylko wodę. Natomiast dla osób, które jednak bez jedzenia jakoś wytrzymać nie potrafią, soki warzywne bądź soki owocowe. I to wszystko. I słuchajcie, może to nie jest tak, że to jest dieta, która nagle po prostu olśni naszą cerę, spowoduje, że schudniemy tam, gdzie powinniśmy, ale stosowana zawsze, przez długie miesiące, ona działa tak jak zioła. Zioła działają skutecznie, ale po dłuższym terminie. Tak samo ta dieta działa skutecznie, ale po dłuższym terminie. Trzeba po prostu pamiętać o pełni i o nowiu, gdzie odżywiamy się owocami, warzywami, ewentualnie tylko pijemy wodę. Tyle, prosta sprawa. To też wzmacnia nasz organizm energetycznie, bo tutaj nie chodzi też o to, żeby tylko dbać o urodę, ale również o tą energetykę zewnętrzną. Tak jak mówię, to jest dobra obrona przed atakami i dobre nastawienie do tego, żeby tu i teraz żyło nam się rewelacyjnie.
Także to właśnie w ten sposób wygląda. Natomiast, no mówię, nie jest trudne do stosowania. Można sobie w kalendarzu zaznaczyć te szczególne dni na cały rok, wypróbować i potem podzielić się wrażeniami, jak to u Was zadziałało. U mnie zadziałało tym, że czuję się zwyczajnie lepiej i silniej. Ja myślę, że to jest też dobry moment do tego, żeby ten organizm ruszyć, więc bardzo fajna sprawa. No i jeszcze moje wrażenia w czwarty dzień diety. Odechciewa się w ogóle jeść, żeby było ciekawiej. Oczywiście przegryzając owoce, warzywa, człowiek w ogóle nie jest głodny, więc to jest bardzo fajne. Z tym, że ja zazwyczaj mam tyle zajęć, że tak naprawdę o tym jedzeniu jako bliźniak, to ja myślę tak pomiędzy. Gdzieś tam coś się wydarzy. Dobrze, że to nie są hamburgery, hot dogi, frytki i inne tego typu sprawy. Jak żeby nie było, ja nie unikam słodyczy i nie unikam fast foodów, jeżeli czuję, że muszę, czyli mój organizm potrzebuje jakiegoś niezdrowego składnika w tym momencie, ale to nie jest nałogowe jedzenie takich rzeczy. Natomiast na pewno tyle się zmieniło, że po pierwsze wczoraj miałam jakieś wypryski. Organizm wyrzuca toksyny. Organizm wyrzuca toksyny w różny sposób. Trzeba się częściej myć, bo niestety nasz pot zaczyna inaczej pachnieć. No i właśnie te wypryski tutaj mi się zrobiły, ale już przeszło bardzo szybciutko. I wstaję o 8 rano. Znaczy to jest naprawdę zadziwiające. Dzisiaj właściwie to była 7.30 przed budzikiem. Chciałam wcześniej wstawać, żeby Wam nagrywać te filmiki z rana, ale samo się robi, więc po prostu mam więcej energii. No i zobaczymy, no te 3 tygodnie samotności, jak to będzie. Jeszcze przejdziemy przez ten NUF 11 listopada, w którym będziemy rytualnie wzmacniać, odtoksyczniać i no, taki rytuał na schudnięcie, powiedzmy. Ja te filmiki puszczę później, na pewno później, dlatego że zobaczę, czy wytrzymam nagrywając, bo z tą detoksykacją to i owszem, tak, to nie ma problemu, dlatego że ja generalnie jestem owocowa, wyżywna, ja lubię tego typu dietę. Ale nie wiem, czy będę to nagrywała po prostu sukcesywnie, a chciałabym Wam codziennie coś potem wrzucić, więc nawet jeżeli zrobię sobie przerwę, to potem no po prostu Wam wrzucę to wszystko po kolei, tak żebyście codziennie mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało, jakie są wrażenia i oczywiście posłuchać o magii domowej, bo tak naprawdę po to to jest robione, żeby kolejne drobne rzeczy Wam mówić, co możecie zrobić w dziennych czynnościach, w codziennych czynnościach, tak żeby sobie ulepszyć swoją jakość życia właśnie w magiczny sposób. Na razie do zobaczenia, może jeszcze odezwę się wieczorkiem. Myślę, że dzisiaj będę próbowała coś zrobić na obiad ryżowo-kaszowego, więc pokażę, co to może być. Ale idę na targi, ja nie mam pojęcia, kiedy wrócę, bo jeżeli 50 razy będę chciała obejść wszystkie stoiska, no to myślę, że może to być dosyć późno, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale główna idea czwartego dnia, czyli dieta księżycowa, bardzo prosta w stosowaniu, została przekazana. Zapraszam do oglądania i do bycia ze mną. Póki mam czas, na pewno będę się starała jak najczęściej nagrywać, bo wiedzy jest mnóstwo, tylko trzeba ją przekazać, a myślę, że forma słuchana, ja nawet sama siedząc na YouTube, włączam filmik, słucham i coś robię, jest bardzo fajna, dlatego że tak naprawdę pozwala nam no, robić 2 czynności naraz i jeszcze tą wiedzę do głowy wkładać. Także do zobaczenia, może z niektórymi z Was zobaczę się na targach. Pa, pa! To jeszcze ja na sekundkę, dlatego że przyszła do mnie paczka. Tutaj będziemy oczyszczać i zmieniać rzeczywistość. Jest świeca biała podtrzymująca magiczne działanie i bardzo ciekawa w formie świeca czaszka bez dolnej szczęki. Osoba samodzielnie wykonuje te świece. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to postaram się na dole umieścić link do maila tej osoby. Także będziemy działać magicznie. Ja zawsze Was proszę potem o maile, żebym mogła się z Wami porozumieć, kiedy razem działamy. No ale właśnie takie tutaj działanie magiczne będzie następowało. Bardzo fajna woskowa świeca, rewelacja.